Witajcie w kolejnym odcinku z rodzinką Biedak. Dawno tutaj już nie grałam, ale z tego co pamiętam, ostatnio, gdy grałam poza nagraniem, Balbina dostała awans. Dostała awans i spełniła swoje życiowe pragnienie, moi drodzy, w końcu. Proszę bardzo, minister edukacji. I ma już platynę na maksa, czyli może spokojnie umierać, że tak powiem. Ale pewnie zbyt szybko to nie nastąpi. Tutaj ma jeszcze 13 dni, aż do postarzenia się, także myślę, że... nie wiem, czy jeszcze będę odmawiała, ale... Co ty chcesz, Stefan? I ja wymykamy się z domu. No ładnie, Cyryl, ogarnij się. Chociaż w sumie to tak pasuje do takiego rockmana, nie? Wymykanie się z domu. Czemu w ogóle ty śpisz w dzień, człowieku? A w nocy co będziesz robił? Już w ogóle nie pamiętam, co kto tu... Dziecko moje, co ty robisz? Ty tu utknęłaś? Biedne dziecko, dobra. Bo wiecie co, ja chyba muszę... ja chyba muszę wstawić drzwi do tego garażu. No bo on jest tak za wąsko zrobiony, że oni mi tutaj zawsze... Kurczę, się blokują. Dobra, ja to sobie zmienię poza nagraniem już. Co ty byś tu chciała? Osiągnąć pierwszy poziom kreatywności, logiki... I charyzmy. Jak widać, nasza Aniela jest jeszcze rozdarta. Chciałaby wszystko naraz. Ja też nie mam jeszcze na nią pomysłu, jeśli chodzi o jej przyszłość, także... No, pospełniamy jej te pragnienia. Może zacznijmy od logiki. Cyril w ogóle nie mógłby wstać już, bo... Nie wiem, co on sobie myśli. A, jeszcze coś chciałam sprawdzić. Chciałam sprawdzić nasze pieski, bo mam pewien pomysł. O, mają nas to super. Też. Bo jako, że Damian, nasz kochany Damian i Angelika już mieszkają w swoim nowym mieszkanku niedaleko nas i mają w pragnieniach, że chcą właśnie przygarnąć jakieś zwierzątko, to pomyślałam, że po prostu możemy rozmnożyć nasze pieski i im podarować jednego szczeniaczka w prezencie na nową drogę życia. Tylko czy tam się to uda i pytanie z którym? Sonia tu chyba ma z obydwoma super relacje, no właśnie. Kurczę. To jest dylemat, dwa samce, jedna samiczka i kogo tu wybrać? Może z Kropkiem, bo ona z Kropkiem miała od początku takie relacje najlepsze. Postawić jeszcze nieka z Kropek. Zobaczymy, czy się uda. A gdzie jest Kropek? Kropek śpi. Nie dobrze. A jest bardzo zmęczony? Tak, trochę. I co? Pójdziesz? Obserwujmy tą akcję. Schody zniknęły. Cyryl już wstał, od razu to słychać. Będziesz chciał kropić? Mieć szczeniaczki? Tak. No i też, wiadomo, pieski też się starzeją. Wiecznie żyć nie będą. I potem Anielka będzie miała nowego pieska. Młodego. Od Kropusia. Myślę, że to też fajna opcja. Zobaczymy, czy im się uda. Deszcz pada. Bardzo deszczowa ta wiosna u nas. U Damiana tak samo, jak grałam. W sumie to mieszkamy w tym samym mieście, także dziwne byłoby, jakby było inaczej, inna pogoda. Co, będą szczeniaczki? Będziemy na dojka? Yes! Będą szczeniaczki! Super. Fantastycznie. Ciekawe ile. O, Balbina się wzięła za sprzątanie. W ogóle jak ona teraz pracuje? O, ona tylko pracuje we wtorki i czwartki od 10 do 16, także... No w końcu pani minister edukacji, nie? To może niedługo zrobimy jakiś remont domu.
sobie myślę. Ty już nie musisz się niczego uczyć, także na lajcie, a pokaż mi swoje... mamy karaluchy? To zadzwoń po tego tępiciela, gdzie ty jesteś? Zadzwoń usługi. No, biedna. O właśnie tutaj jeszcze Madamian ukończył studia z wyróżnieniem, super. Ma też Damian się zaręcza, spotkanie rodzinne. Bo byliśmy u Damiana na parapetówce. A tutaj mamy Damian rozpoczął nowy etap, Damian kończy studia. Błażej dostał stypendium. Fajne ma te wspomnienia, kurczę. I staje się sekretarzem do spraw oświaty. Super. Balbina, zostaw te karaluchy, bo tutaj już idzie pan. Pokaż mi, jakie masz pragnienie. Bawić się z kimś, opowiedzieć chromatyczny dowcip, zabawiać kogoś i zaprosić kogoś. Super bohaterka to ja. Chodź, napełnij miski. Dzisiaj jest już późno, a jutro nie pracujesz? Nie pracujesz, więc myślę, może zaprosimy Balbinę jakąś koleżankę. Damianie, ty byś wybył na randkę właśnie, jak ona miała bronka. Jakie masz z nią relacje? Macie w ogóle coś romans już? Nie macie jeszcze romansu. Ale dobra. Weź ty się ogarnij, chłopie. Przebierz się w ubranie codzienne. A potem zadzwoń. I zaproś na randkę. Albo nie, najpierw pojedziemy. Mama ci pożyczy samochód. Najpierw pojedziemy, a potem zaprosimy już na parceli publicznej komuś na randkę. O, tak zrobimy. Anielka tam się chyba nauczyła nam szachów. Szachów się nauczyła, logiki, w sensie. Super oklaski dla Cyryla. Nie, sam. Idź na przedmieście. Jakiś klub. Dobra, zobaczmy sobie tą mroczną kryptę. Co chcesz od brata? Pomachaj. Fajne to jest, że oni sobie tak machają. Żegnają się jak wychodzą. Witają jak przychodzą z powrotem. No dobra, to jedziemy teraz z Cyrilem na parcelę publiczną. Widzimy się na miejscu. Okej, dotarliśmy, więc teraz zadzwonimy sobie po bronkę. W sumie jest trochę późno. Ale miejmy nadzieję, że bronka się zgodzi. Kto to? Kurczę, podobny do Cyryla. Z daleka. Bo z bliska to nie bardzo. Zgodzi się? To miło z twojej strony, że mnie zapraszasz. Tylko się przybiorę i zaraz będę. Super. To nie idź tam, czekaj tu na nią. Czy ty masz pryszcze na czole? O mój Boże. O mój Boże. Gdzie idziesz? Czekaj na bronkę. Idzie. Przyszła bronka. Powitaj się na bronkę. O, mach, mach. O, podobam ci się, tak. Co byś chciała? Grać, rozmawiać, jeść razem i robić sobie zdjęcie. Rozmawiaj. Pogawędka. Graj z papierkami i nożyczki, bo... No i wejdźmy do środka. Mamy tutaj miejsce do robienia zdjęć? Mamy. Żeby nasze kolejne zdjęcia razem. Pomyślałam, że to Balbina. Dobra, ile będzie tam gadać? Wystarczy. No, już tego nie chcesz, to nie. Nie. Spokojnie. Drapiemy po plecach, flirtuje ze mną. No to dalej. Oczaruj ją. Schlebiaj, pomasuj. I obejmij. Na razie przyjaźnie, bo się boję robić coś więcej.
A w ogóle czemu ja tak daleko od niej jestem? Patrzmy sobie na nich z bliska. A spróbuj, może cię nie odrzuci. Przestań z nim gadać, tylko rób to, co ci każe. Znowu mam cię drapać po plecach. Podoba jej się. No nareszcie się tak chwali. Pocałuj. Gorące pocałunki. Ale jej się spodobał ten masaż. Ciągle chcę, żebyśmy go ją masowali. Jesteś głodny? Trochę? To chodźmy jeszcze zjeść. Wow, jaka tu impreza trwa. Chodź, usiądźmy sobie. Chodźcie, znaczy się. Piątka marzeń, mam nadzieję, że się uda. Dzień dobry. Uj, już mamy na 100. Taki wielki stolik dla nas? Co ona chce? Zdobyć miłość dwóch simów. Bronka! Oj, Bronka. Chyba się pogniewamy. Coś czuję, że ona ma pragnienie flirtowania. Jak nic. No cóż zrobić? Gdzie jest kelner? Idzie. Dawaj, danie dnia. Troszkę ją tu pozabawiaj. Zaproponuj. Stała sympatia. Dajesz. To można coś takiego zrobić? Myślałam, że tak się nie da. O, przynieś jedzenie. Gdzie idziesz, Bronka? Przecież... A co, ona nie będzie jadła? Okay. Ona w ogóle jest tu z nami, czy nie jest? Ja nie wiem. Ja nie wiem. No dobra, to Damian zje czy serwis je sobie sam, no cóż. Niech to przama. Wstawaj. Zaproponuję tą stałą sympatię. Pocałuję ją jeszcze gorąco. Ale zobaczymy, czy ona w ogóle będzie chciała. Skoro ona ma pewnie flirtowania, może nie chce zobowiązań. O, zgodziła się. Super. No to jeszcze ją pocałuj i kończymy tą randkę. Skończymy to. No pewnie. Randki ze mną, to wiesz. Jedź do domu. Randka udana, wszystko zaliczone, także możemy wracać. I widzimy się już w domu. Dotarliśmy, moi drodzy, do domu z powrotem. Zobaczymy, czy Cyril wyjdzie. Dobudowałam tutaj wyjście. Daję radę? Co ty robisz? A ty? Tak, jeszcze obydwoje się tu zablokujcie. Proszę się z nim przywitać. A on? Nic normalnie wychodzi. Nie rozumiem tego. Raz wychodzą, raz się blokują. Mniejsza z tym. Zobaczy, tu nie ma nic. O, widzisz? Są rachunki. Zapać wszystkie. Gdzie tam leziesz? Balmina już idzie spać. Do czyjego łóżka ty idziesz spać? Kobieto. Do swojego. No dobrze. Już zapomniałam, kto jest czyje. Aniela, gdzie jesteś? Tyż już śpisz. No i patrzcie, wszyscy idą spać. To już chyba będziemy kończyć ten odcinek, skoro wszyscy się położyli. A oprócz oczywiście Cyryla, bo on jest w świetnej kondycji. Nasze rybki żyją? Nie żyją, to uzupełni. Tak swoją drogą, Cyryl, nasz świętej pamięci, oczywiście nawiedza nas w nocy czasem. I straszy.
chyba jest bardzo nieszczęśliwy w zaświatach. No ale cóż. Użyj sobie tej maści i od razu skorzystaj tutaj. Tutaj mi czegoś brakuje. No. O, o, patrzcie, broń zaniesie nam kwiaty. Spoko. Zdaje się, że... usuwam jakieś mody i teraz widzę, że brakuje tutaj pewnych roślinek. Ale to może kiedyś nadrobię. Gdzie ona poszła? Super, teraz tutaj będą nam robić gówne w drzwi, tak? O, no nie. Nie o to mi chodziło. Czemu? Dobra, wywalam te drzwi. Bo będą mi tam chodzić. Nie ma. Nie ma. O Jezu, dobra. No cóż, no ja z Cyrilem coś porobię przez tą noc. A my się zobaczymy już w kolejnym odcinku. Myślę, że dopiero gdy nasza kochana Sonia będzie rodzić szczeniaczki. Także czekamy niecierpliwie na ten poród. Ja sobie troszkę pogram poza nagraniem i zobaczymy, co nam się urodzi. Także to by było na dzisiaj tyle i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!